dokładnie, szanowni państwo. Jestem tutaj do tych celów, do jakich przyjeżdżam już przez 20 lat, szanowny panie redaktorze. Mamy problem, i to poważny problem, już od 3 lat. Jak dzisiaj widzicie państwo, kto śledził moje wystąpienia sprzed 3 lat, jeszcze z czasów ministra Sawickiego, to gdyby pierwszy minister mnie się posłuchał, to byście państwo już zapomnieli, co to znaczy ASF. Trzeba było 3 lat, żeby kolejny minister zrozumiał, że innej drogi po prostu nie ma. Bo jeżeli się dzisiaj w środkach masowego przekazu mówi, że w całej Europie nie udało się zwalczyć ASF-u, a Europa walczyła tą samą metodą, to ja zadaję pytanie, dlaczego walczycie taką samą metodą, jako walczyli ci, którzy nigdy nie doprowadzili do likwidacji ASF-u? Dlaczego doprowadzacie do tego, żeby likwidować polskie gospodarstwa rolne, te typowo rodzime, te, które produkują najzdrowszą żywność, najzdrowszą w tej chwili w Europie? Dlaczego doprowadzacie do uboju zdrowych świń? Bo jeżeli dzisiaj znamy, mam bzdurne przepisy, absurdalne, które mówią, że jeżeli trafi się jedna zarażona sztuka w zagrodzie rolnika, to trzeba wybić wszystkie zdrowe i jeszcze w promieniu 7 kilometrów trzeba też wybić zdrowe świnie, to ja dzisiaj zadam jedno pytanie. Kiedy został znaleziony padły zarażony dzik, w promieniu ilu kilometrów zostały wybite dziki? Nikt do dnia dzisiejszego na to pytanie nie odpowiedział, bo wszyscy nauczyli się leczyć zawsze skutki, a nie ich przyczyny. A przyczyna jest jedna. Ja powiedziałem na początku, kiedy problem powstał. Kiedy problem powstał i było 2 dziki, należało w promieniu 40 kilometrów zrobić zasieki, wystrzelać dziki. 40 dni problem mamy zamknięty. Dzisiaj nie wiedzielibyście państwo, co to jest ASF. Chociaż dzisiaj wszyscy wiemy, świadomi jesteśmy tego, że ASF to jest tak na dobrą sprawę, to jest sprawa rolnika, bo to jest choroba tylko gospodarcza. Ta choroba nie szkodzi w jakikolwiek sposób człowiekowi. Ale wiecie państwo, ja rozumiem kolejne rządy, rozumiem kolejnych ministrów, którzy może zielonego pojęcia nie mają, albo pewne rzeczy robią celowo, tak jak w przypadku poprzednika. Nie rozumiem dziennikarzy. Z całym szacunkiem dla was państwo, ale to, co napisał ostatnio dziennikarz z Wirtualnej Polski, to wiecie państwo co? Dla mnie on powinien zgnić w więzieniu. Bo to jest narażenie na ogromne straty nie tylko polskich rolników, ale i skarb państwa. Kto dzisiaj od nas kupi jakokolwiek konserwę? Który konsument? Kto z państwa, kto przeczytał takiego szmatławca, który mówi o tym, że na tych talerzach jest trucizna, skoro wszyscy wiedzą, że nawet gdyby ten padły nasz prosiak, gdyby zarażony trafił nawet na półkę, to i tak nic by się takiego nie stało, bo mówię, jest to choroba czysto gospodarcza. Dlatego, szanowni państwo, nie będziemy dalej już słuchać kolejnych przemądrzałych postaci ze świata polityki. Ja spotkałem się z ministrem rolnictwa, przedstawiłem mu kolejny, już trzeci raz i powiedziałem, że ostatni raz, program rozwiązania z tej sytuacji. Powołaliśmy sztab związkowy, typowo związkowy, międzyzwiązkowy sztab kryzysowy. Ten sztab składa się tylko i wyłącznie z Rolniczego OPZZ-u i ze Związku Polskie Mięso. Uważam, że to są dwa związki w tej chwili, które chronią jeden polskich rolników, drugi przedsiębiorców. Jeżeli pozostałe chcą się przyłączyć, to zapraszamy. Do tego zaprosiliśmy ministra rolnictwa, ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra obrony narodowej. Nie dopuszczam w ogóle do myśli, aby w tym sztabie uczestniczył pan minister Szyszko. Jest to największy szkodnik, jaki tylko mógł się pojawić w polskim rolnictwie, z całym szacunkiem dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale niestety tak jest. Ja przekazałem już Jarosławowi Kaczyńskiemu, że popieramy ten rząd, popieramy działania, bo nareszcie w pewnych dziedzinach naszego życia zmiany nastąpiły, ale jeżeli w stadzie pojawia się czarna owca, to na litość boską nikt nie likwiduje tego stada, tak jak chce tego opozycja, tylko zlikwidować tą czarną owcę. Myślę, że z ministrem Jurgielem już żeśmy się dogadali. Mamy krótki okres czasu. Minister właśnie wydał oświadczenie i zgodził się na to, co zaproponowałem, a więc pierwsza podstawowa sprawa to budowa pasa granicznego wzdłuż granicy, tak żeby nie było migracji dzików, a druga kwestia to jest odstrzał totalny do poziomu 0,5 dzika na kilometr kwadratowy, nie tak jak to miało miejsce do tej pory, tylko tak jak my zaproponowaliśmy, 300 zł za jednego dzika ma dostać myśliwy do ręki, nie jakiś PZL, nie jakaś organizacja, tylko myśliwy do ręki ma dostać. Myśliwy ma dostać noktowizor, wojsko, policja i straż pożarna ma dokonać czystki w lasach, tak zwana nagonka,
I szanowni państwo, jeżeli się pojawia jakakolwiek padła sztuka, ja myślę, że w żadnej wiosce, w żadnym powiecie szpady nie brakuje. Są koparki, 2 metry dołek, tak, czy 2,5, nie 5 metrów, jak mówią absurdalne przepisy, tylko 2,5 metra, wapno. Wystarczy 2 metry, wapno zasypać i nikomu nic nie mówić. Bo gdybym ja był dzisiaj ministrem rolnictwa, to bym zrobił jedną rzecz, a zwołałbym wojewódzkich lekarzy weterynarii i głównego, i powiedziałbym, panowie, jeżeli jeszcze raz usłyszę o jakimkolwiek ognisku, wyrzucam was z pracy na zbity pysk. Natychmiast. Oni by zrobili dokładnie to samo o szczebel niżej i nie byłoby tak jak dzisiaj, że dziennikarze do mnie dzwonią i mówią, panie przewodniczący, czy pan wie, że są już 2 nowe ogniska? Jakie ogniska? Gdzie? Ano koło Łosic. Okazuje się, że w tym samym czasie, kiedy ta dziennikarka dzwoniła, jeszcze próbki nie dojechały do Puław, a już cała Europa wiedziała, że w Polsce panuje epidemia. No jeżeli będziemy cały czas strzelać sobie w kolano, to pytanie, kto od nas kupi chociaż 1 kg mięsa? Chociaż ono jest najzdrowsze w Europie, tak jak powiedziałem. Kto od nas kupi? Jeżeli dzisiaj nie pójdziemy właśnie tą drogą, o której powiedziałem, naprawdę, szanowni państwo, nie ma szans, nie ma możliwości, bo w Hiszpanii wszystkie świnie wybili i później płakali z tego powodu i ASF-u nie zlikwidowali. Bo jeżeli się wektora choroby nie zlikwiduje, tak, nośnika choroby, to żebyśmy nie wiem, co robili. Bo jeżeli dzisiaj te bzdury opowiadają lekarze weterynarii, to ja bym dzisiaj tego waszego zapytał, gdzie jest mata przed jego gabinetem, gdzie są maty, skoro on podąża po różnych terenach naszego tutaj województwa, wchodzi do obory, wychodzi z obory, jedzie do lasu, wchodzi później do obory i po żadnych matach nie chodzą, a nam później tłumaczą, że trzeba likwidować produkcję. I jeszcze jedno, chciałem zaapelować tutaj do was, rolnicy. Nie dajcie się wpuścić w te błędne maliny. Nie likwidujcie gospodarstw, nie ma takiej potrzeby. Nie podpisujcie tych ochłapów, bo dostaniecie raz pieniądze w życiu i koniec. I co później? Co wy chcecie, lekarzami zostać? Co wy chcecie, nie wiem, ekonomistami teraz zostać? Potrafimy orać, to jest nasze święte prawo, obowiązek i produkować żywność i przy tym mamy pozostać. I na pewno nie będzie zgody ani rolniczego PZZ-u, ani mojej do tego, aby likwidować zdrowe świnie, aby likwidować gospodarstwa. Ja tylko chciałem podziękować ministrowi, że w końcu przyznał nam rację, bo mamy na dzień dzisiejszy już oficjalne oświadczenie, że wystąpił do prezes Rady Ministrów i do Rady Ministrów o budowę płotu, zorganizowanie środków. Rozmawiałem z premierem Morawieckim, też jest przychylność do pozyskania środków na ten cel, jest zgoda na użycie wojska, jest zgoda na użycie straży pożarnej, nie wiem jeszcze jak jest z noktowizorami, ale w tym momencie przystępujemy już do takich zdecydowanych działań. Natomiast jeżeli chodzi o tę sytuację tutaj u was, to dla mnie nie wyobrażam sobie, żeby powiatowy lekarz weterynarii wasz był nadal na stanowisku. Jeżeli nie chce przyjść, on nie musi. Dla mnie on już nie jest lekarzem weterynarii, albo się podaje do dymisji, albo go do tego zmusimy. Wiedział o tym doskonale, że drugi mądry z Warszawy taki powrócił znowu do konserw, ale ten wiedział 2 czy 3 tygodnie wcześniej, zamiast wydawać rolnikom świadectwa, żeby zdążyli sprzedać dorosłe świnie, to je przytrzymał, jak dzisiaj mówię, zakłady mięsne, a dzisiaj po ukazaniu tego paszkwila, wiecie, że ten paszkwil nie wziął się znikąd. To jest walka polityczna. Będziemy również wnioskować o odwołanie krajowego lekarza weterynarii. Ten człowiek też pokazał to, że nie nadaje się, rolnicy nie chcą współpracować, więc będziemy występować do ministra rolnictwa o jego odwołanie. W przyszłym tygodniu zapraszam państwa, robimy pierwsze posiedzenie sztabu. Chciałbym poprosić tutaj naszych miejscowych działaczy i was rolników o to, żebyście pomogli nam się skontaktować z prezesami kół łowieckich, tylko nie mylcie łowczych okręgowych, bo z Polskim Związkiem Łowieckim nie chcę mieć nic wspólnego. Natomiast trzeba przeprowadzić poważną rozmowę z prezesami kół łowieckich po to, żeby uzgodnić z nimi kwestie odstrzałów. Mają to robić odstrzały myśliwi, a nie jakieś PZT, nie karierowicze, nie politycy, tylko zwykli, prości myśliwi, którzy mają zarobić pieniądze, to jest ich praca, to jest ich służba. My zrobimy wszystko, żeby te pieniądze pozyskać, natomiast chciałbym, żeby również starostowie też uczestniczyli w tych obradach rolnicy, po to, żebyśmy w końcu podjęli męską decyzję. Raz, ale męską decyzję, bo czasu mamy naprawdę bardzo mało. Jeżeli wirus przejdzie za Wisłę, to już naprawdę w tej chwili już z nas robią nie wiadomo jaki kraj zawirusowany, a co dopiero później.
Czy nie jest za późno jednak budowa tego płotu? Ja myślę, że lepiej późno niż wcale. Pewnie, że jest późno. Ja powiedziałem, ja proponowałem to 3 lata temu i 3 lata temu powinno to być zrobione. Natomiast no, na dzień dzisiejszy no, jest taka sytuacja, jaka jest i no, to co mamy zrobić teraz? Na Ukrainie, ale ta choroba jeżeli jest dalej... i trzeba się... Dokładnie. A, jeszcze jedna podstawowa rzecz. Wystąpimy w poniedziałek z oficjalnym pismem do ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zakaz importu zboża kukurydzy z Ukrainy w związku właśnie z ASF-em. No też można mówić, że za późno, ale powiedziałem, no lepiej późno i wcale. No jeżeli za późno, no to co mamy, umierać dzisiaj? Nie, no myślę, że jeżeli mamy przeprowadzić odstrzał, to bez sensu jest przeprowadzać odstrzał sanitarny w sytuacji, kiedy jest później możliwość przemieszczenia dzików zza wschodniej granicy. Także myślę, że ten pomysł jest dobry jak na dzień dzisiejszy. Nie słyszałem słowa ani jednego telefonu, który by go zanegował. Oczywiście politycznie dla niektórych jest bardzo nieprzychylny, dlatego że na ASF-ie co niektóre ugrupowania polityczne rozgrywają swoje gry polityczne. Płacić odszkodowania za te wybite 2,5 miesiąca temu rolnikom. Proszę Panią, na dzień dzisiejszy mogę Pani powiedzieć, że gdybym ja miał tym zarządzać, to już byście problem mieli załatwiony. Natomiast jeżeli chodzi o całą gospodarkę łowiecką, wiecie Państwo, że jest w Sejmie nasz projekt ustawy. Projekt ustawy, który zakłada, że szacowanie strat będzie dokonywała agencja. Agencja będzie dokonywała na takiej zasadzie, nie jak do tej pory, że myśliwy przyjeżdża, strata jest 5 tysięcy na przykład, czy 10, a on mówi, masz chłopie 200 zł i butelkę bimbru i ciesz się, że w ogóle cokolwiek dostałeś. Tego po prostu nie będzie. Ta ustawa zakłada zmiany. Polska gospodarka łowiecka nie będzie podlegała jakiemuś PZTO-owi i panom z przeszłością, wiadomo jaką, tylko będzie podlegała bezpośrednio pod premiera. Premier będzie powoływał łowczego krajowego i wtedy będzie nam łatwiej do zwalczenia ASF-u, dlatego że i premier, i minister będzie miał pełnię władzy nad tym, co się dzieje w gospodarce łowieckiej. Dzisiaj takiej pełni władzy nie mamy i mamy bardzo to zadanie bardzo utrudnione, dlatego też wnioskowałem i wnioskuję o to, żeby wykluczyć z naszego przedsięwzięcia Polski Związek Łowiecki. Polski Związek Łowiecki nie może brać w tym udziału. Protest w Warszawie jest ostatecznością, tak? Na dzień dzisiejszy oczywiście był taki zamiar. Musicie się Państwo z tym liczyć i rządzący też musi się z tym liczyć, że koniec sezonu nadchodzi, koniec tej uciechy, kiedy przychodzi sezon, no to kto by nie rządził w kraju, to się cieszy, bo i z Debski traktorów do Warszawy nie przyprowadzi, bo traktory w polu robią. Ale przychodzi okres jesienny, przychodzi za chwilę okres zimowy. No i nie daj Boże, żebyśmy po raz kolejny za czasów tych rządów musieli jechać traktorami do Warszawy. Nie chciałbym tego, powtarzam, i nigdy nie robiłem tego dla jakiejś satysfakcji politycznej, tylko po prostu za każdym razem sytuacja nas do tego zmusiła. I tak na dobrą sprawę to minister był organizatorem tych protestów, a nie Sławomir Izdebski, no bo gdyby się posłuchał, gdyby prowadził politykę prospołeczną i prorolniczą, to na pewno rolnicy by do Warszawy nie jechali. Panie doktorze, spełni Pan postulat rolników dzisiejszy? Nie słyszałem o postulatach, to proszę mi powiedzieć, o co chodzi. Domagają się tego, że Pan ustąpił ze stanowiska. Proszę Państwa, ja od 2 miesięcy bardzo ciężko pracuję, żeby zwalczyć chorobę i na razie nikt mnie z tego obowiązku nie zwolnił. Chcę Państwu powiedzieć tak, bo było pytanie o odszkodowania. W końcu, z czego się bardzo cieszę, w przyszłym tygodniu na pewno na konta rolników trafią odszkodowania za świnie zabite w obszarach zapowietrzonych. Długo to trwało, ale to procedury są takie i obiecano mi, że na 23 będę miał na koncie pieniądze i będę już decyzję wysyłał i ślad za tym pieniądze. Mieszkałam od Leśnej około 30 km. Mogłam świnie sprzedać normalnie z domu za 6 zł, bez plombowania samochodu, bez szukania transportu. Nie dostałam świadectwa, człowiek by mnie zabrał, powiedział tylko po prostu, że nie wie, co tu się dzieje. Miałam zdrowe świnie i tak, musiałam szukać transport, zakład był skazany Netter, no dzięki Bogu, że nie sprzedałam do Nettera, bo wiadomo jakby było, do Mości Brodów. 3 zł 37 groszy dostałam poubojowo za kilogram. Dostałam wyrównanie do 100 kilo, świnie miały po 160 kilo. I teraz mam te wyrównanie zwrócić, ponieważ ja w ubiegłym roku nie sprzedałam, ale ja mogłam sprzedać i ja bym w ogóle nie robiła żadnego problemu Wam.
A jeszcze jedna bardzo intrygująca rzecz. Został w akcji duszenia zaduszony proszak, w akcji podbierania krwi. Ja tam ubezpieczenie nawet się nie ubiegałam. I dziwna sprawa, ten prosiak pojechał bez plombowania samochodu i rachunek przeszedł ze strugi. Czy to normalne to było wszystko dla mnie? Proszę pani, jeśli chodzi o rekompensaty, to jest sprawa agencji, to nie jest sprawa weterynarii. My odpowiadamy za odszkodowania. Proszę pani, ja nie wiem jaka była sytuacja wtedy, w jakim to było obszarze. Proszę pani, wszyscy tak mówią, że mieli zdrowe i mają zdrowe. Tylko że one są dzisiaj zdrowe, a jutro mogą już nie być zdrowe, jak widać. Mamy 25 ognisk i ciągle nam się nowe powstają. No. Proszę pana, zakłady kupują również z obszarów świnie. Kupują. Wtedy, bo ja nie wiem, jaka była sytuacja. Jeżeli było ognisko niedaleko, jeżeli był obszar, no to nie można było dać. No. Proszę pani, no ja naprawdę nie wiem, nie będę się tłumaczył, bo nie wiem, jaka była sytuacja wtedy, jaka to była miejscowość. Możemy to wszystko wyjaśnić, pójdziemy do mapy i zobaczymy. Bo nigdy nie było żadnych ograniczeń, a wręcz odwrotnie, jeszcze skracałem terminy, które mogę skrócić. Z 30 na 21 dni, z 40 na 30 dni, żeby rolnicy mogli szybciej sprzedać. I proszę mi nie imputować, że ja tu nikomu się nie dawałem sprzedawać. Były sytuacje, że zakłady same się wycofywały, też takie sytuacje były i mnie oczywiście obwiniono o to, a zakład inny sam zrezygnował, była już krew pobrana. Zleciłem badania, chciałem wysłać, zakład się wycofał. Oczywiście moja wina, no pewnie, że teraz jest wszystko moja wina. A co udało się panu doktorowi zrobić, żeby ograniczyć ASF? Proszę pana, my ciągle walczymy z tym ASF-em. Teraz dopiero może się uda zrobić, jeżeli wejdziemy w ten program bioasekuracji. Rolnicy złożyli ponad 1300 oświadczeń o niehodowaniu. Tak, 1300 oświadczeń. I z tego to jest 17 tysięcy świń będzie musiało być zabite. One będą kierowane do rzeźni. Będą zdejmowane z gospodarstw wszystkie świnie. Wszystkie. Na żywo, tak? Wszystkie i w rzeźni będzie odzyskiwana wartość rzeźnia z tego, co można. Pozostałe prosiaki będą utylizowane, jeżeli taka. I za to otrzymacie państwo odszkodowania. Ci, którzy złożyli. 2,5 miesiąca temu nie dostaliśmy pieniędzy. Już pani powiedziałem, że w przyszłym tygodniu. Miało być po miesiącu, do końca czerwca. Teraz mnie może pani pieniądze. Za słowo trzymać. Jesteśmy przy mediach. Ja wtedy trzymałam. Ale pana teraz za słowo, może pani trzymać. Do końca czerwca miały być pieniądze. Ludzie mieli kredyty, pobierali następne kredyty, żeby kredyt kredytem spłacić. Czy pani uważa, że jak ja miał na koncie pieniądze, jak tak, byliśmy, ja bym trzymał. Pan poklepywał po plecach, że dostaniecie do końca miesiąca. Proszę pani, i co ci te rolnicy bo mieli tak zrobić? Miało być. Niektóre rzeczy są ode mnie niezależne. Przykro mi bardzo. To nie trzeba na pusto mówić. Puszczę proszę pani, słowa. To są zbyt skomplikowane sprawy, żeby można było jednym słowem je wyjaśnić. To jest sprawa gospodarki finansowej, to są decyzje, to są przepływy środków. To nie jest takie proste, jak wam się wydaje wszystko. Pan te 1300 gospodarstw, które ja uważam, że te działania były podjęte w taki sposób, że najpierw straszono rolników, tym wszystkim bioasekuracji. Stąd te 1300 wniosków o likwidację stad. Ludzie nie mają pojęcia, boją się tych rzeczy, nie wytłumaczono ich in pewnych spraw i po prostu, czy pan nie uważa, że powiat Biała Podlaska, my niszczymy produkcję już całkowicie praktycznie. Jak pan powiedział, jestem przerażony to liczbą zgłoszeń i nie wierzę, że ludzie świadomie, bez jakichś nacisków i tak dalej, bez tego strachu podjęli to decyzję. Po prostu. To jest na siłę była decyzja, która pokazywano, że nie robi się nic, a straszono rolników, to bioasekuracjo. Na przykład mata będzie źle leżała, już nie wypłaci się odszkodowanie. Przecież to wszystko my wiemy, panie doktorze, to nie idzie to drogą, którą powinno iść. Po prostu trzeba brać przykład, trochę Czesi nas słuchają, nawet robią to inaczej. I zobaczy pan, jaka tam cisza jest. I w inny sposób. Ludziom nie wypłaczono żadnych pieniędzy. Teraz zmuszono, wypuszczono człowieka z kartką, który szedł po wiosce i spisywał, kto likwiduje te. Czy to tak powinno wyglądać? Ludzie nie wiedzieli, podpisywali, nie wiedzieli, czego się zrzekają, za ile, po co to robią. Po prostu to jest skandal w taki sposób działania, naprawdę. 1300 to jest po prostu upadek naszego powiatu w produkcji trzody chlewnej. Proszę państwa, ja nikogo nie zastraszałem ani nie straszyłem. Wydaje mi się, że to jest efekt trochę akcji informacyjnej. Rolnicy sami ocenili swoje możliwości.
bo sprostanie wymogom bioasekuracji w takiej sytuacji to nie jest takie proste. Dzisiaj są rolnicy, którzy trzymają świnie. Dzisiaj są rolnicy, którzy chodzą po polach. Gdzie jest mata przed wjazdem? Gdzie jest mata przed budynkiem? Ale do nas przyjeżdżacie, patrzycie, za mała mata, jeszcze za tego. A tu nie ma żadnej dezynfekcji. Jaka tu jest dezynfekcja? To są różne ludzie. Bioasekuracja. Szanowni Państwo, może z konkluzja, bo muszę udać się do Warszawy. Szanowni Państwo, szkoda tylko słów. Jak słyszeliście, pan doktor bardzo dobitnie powiedział, że przez ostatnie 2 miesiące ciężko pracuje. Przez te 2 miesiące, ile padło gospodarstw w waszym terenie, to jest właśnie wynik ciężkiej pracy pana doktora. Wyraźnie powiedziałem, jakie są ustalenia i zgoda i oświadczenie pana ministra rolnictwa, którego chyba pan nie czytał. Skoro pan nie czytał, to znaczy, że pan się tym nie interesuje, a jak pan czytał, to znaczy, że pan się nie respektuje i nie bierze pod uwagę tego, co postanawia minister. I nie daj Boże, żeby kolejne 2 miesiące pan tak ciężko pracował, bo ja cienko widzę tych wszystkich rolników na tym terenie. Nie atakowałem pana, pan mówił piękne rzeczy. Co się okazało, że dzisiaj zakłady mięsne dzwonią do mnie, że pan nawet nie raczył świadectw wydać tym rolnikom, którzy mogli świnie sprzedać, wiedząc o tym, że pieczątkę ten paniac z Warszawy ma wystawić tylko i wyłącznie na konserwy. Był pan tego świadomy i świadomie pan doprowadził do tego, że dzisiaj ci rolnicy nie mają gdzie sprzedać trzody chlewnej, bo taki zakład mięsny, na przykład Zakrzewscy, wyraźnie mówi... Proszę konkretnie powiedzieć, jaki zakład? Panie doktorze, to jeżeli pan nie zna zakładów na swoim terenie, to za samo to powinien pan już podać się do dymisji. Panie doktorze, oficjalnie powtarzam jeszcze raz. Mamy czas do końca przyszłego tygodnia. Honor to takie pojęcie bliżej panu nieznane, ale jeżeli pan pozna, to niech pan się poda do dymisji. Rolnicy nie chcą z panem współpracować, więc bądź pan odważny, pokaż pan wielką klasę, odejdź pan z honorem i naprawdę nie psuj pan tego, co próbujemy jeszcze naprawić. Ja wiem, że powinienem zwrócić się najpierw do głównego lekarza weterynarii, ale pańskim świętym obowiązkiem tutaj, jako gospodarza tego terenu, jest stać, spojrzeć rolnikom w oczy, przestrzec ich i powiedzieć: rolnicy, ja nie mogę, ja muszę zrobić tak, niestety nie zrobię tego, odwołuję się, rezygnuję z funkcji, bo tak powinien pan postąpić, gdyby pan był tutaj jednym z nas. A pan po prostu robi takie rzeczy, które wprost doprowadzają do wyniszczenia gospodarstw rolnych. Jak pan odpowie mi na to pytanie, o które zadałem wcześniej, to jeszcze porozmawiamy, może dojdziemy do porozumienia. Ale czy pan mi powie, w promieniu ile kilometrów wybijacie wszystkie dziki, jeżeli znajdziecie zarażoną sztukę? Bo ile świń wybijacie, to my wiemy. Ciężka pańska praca. Ile dzików pan doprowadzi pan do tego? No jak to nie rozumie pan pytanie? Pytanie jest proste. No, jest przepis prosty, który mówi, że jeżeli znajdzie się zarażoną sztukę w gospodarstwie rolnika, to wybijacie wszystkie zdrowe, tak? A to może zastosujemy zasadę i chore, i zdrowe w promieniu 7 km. Zapytuję pana. W momencie, kiedy znaleźliście padłego dzika zarażonego, w promieniu ilu kilometrów wybiliście wszystkie dziki? No niech pan powie. Proszę pana, dziki są wybijane na terenie całego powiatu. Są wydane 3 rozporządzenia i są dziki. W ciągu ostatniego roku zabito ponad 2000 dzików. Być może za mało, oczywiście. Ale w poprzednim roku, gdy się cofniemy rok wcześniej, to było tylko 500. Czyli i tak jest 3-krotnie więcej. No, ja robię co mogę i wydałem rozporządzenia i będę mobilizował koła w dalszym ciągu. Cały czas to robię, żeby strzelali jak najwięcej. Nie strzelają. Ale jedni strzelają, drudzy nie strzelają. Skończymy prace polowe i weźmiemy się. Pierwsza podstawowa sprawa to wyczyścimy ASF wśród lekarzy weterynarii. Wszystkie chore sztuki wyrzucimy na zbity pysk, zdrowych nie będziemy utylizować na pewno. Przepraszam za wyrażenie, przepraszam za porównanie, ale na inne pan nie zasłużył, proszę pana. Więc od tego zaczniemy. Jeżeli w taki sposób traktujecie rolników, wstydzi się pan tego, co pan zrobił, pan odchodzi, więc to świadczy o tym, że pojęcie honor jest panu naprawdę nieznane. Także szanowni państwo, my będziemy robili swoje, na pewno się nie poddamy. Rolnikom, a do rolników apeluję, skończcie prace polowe. Będziemy pracowali w Warszawie. W przyszłym tygodniu robimy spotkanie z szefami kół łowieckich i robimy spotkanie ze starostami. Jeżeli tam dojdziemy do porozumienia, to nie będziemy patrzyli na to, co
co po głowie chodzi panu lekarzowi weterynarii z tego czy innego powiatu, tylko decyzje będą odgórne, a jeżeli którykolwiek z lekarzy weterynarii będzie swoje jakieś widzimisię wprowadzał, to my przyjedziemy tutaj pod budynek i porządek z nim zrobimy.